Cześć, dobry wieczór. 13 etap Vuelty, jazda indywidualna na czas i wielkie odkupienie Primoża Roglicza, który wraca na pozycję lidera Vuelty, ale nie tylko, bo na takiej czasówce płaskiej, kończącej się stromym podjazdem, łamie to, co wydarzyło się na Tour de France i tą jego straszną porażkę z Tadejem Pogaczarem. Ja nazywam się Marek Tyniec i kolejny dzień z rzędu, kolejny tydzień z rzędu komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia kolarskie. Zatem Vuelta. Słuchajcie, długa czasówka jak na Vueltę, długa czasówka jak na współczesne standardy, długa czasówka jak na ten sezon. Mamy Primoża Roglicza, który poradził sobie, rewelacyjnie rozłożył siły, był nie najszybszy na płaskim, najszybszy na stromym podjeździe Mirador de Ezaro i o jedną sekundę, zaledwie o jedną sekundę pokonał Williama Barthe z CCC, młodego Amerykanina, ale najważniejsze jest to, że był szybszy i od Hugh Cartiego, i od Richarda Carapaza, dzięki czemu powrócił na pozycję lidera z niewielką, wciąż niewielką przewagą. Jest w tej koszulce po raz kolejny, wygrał czwarty etap. No i ostatnie dni Vuelty zapowiadają się naprawdę, naprawdę intrygująco. Ciekawa rzecz, ten podjazd Mirador de Ezaro był rozgrywany po raz kolejny. To jest taka no, ściana, naprawdę ściana. Niedługi podjazd, niespełna 2 km, ale bardzo stromy, na tyle stromy, że w końcowej części nawierzchnia asfaltowa zmienia się na taką chropowatą betonową, żeby w razie czego łatwiej było tam wjechać samochodem. No i to jest specyficzne o tyle. Ten podjazd zajmuje najlepszym zawodnikom około 7 minut. Dzisiaj Roglicz był tam najszybszy, wjechał w około 7 minut 20 sekund. To jest nieco wolniej niż rekordy do tej pory, które łamały te 7 minut, ale trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze jednak napędzony peleton, rywalizacja bark w bark no, dodaje prędkości, a także o tym, że jednak zawodnicy dojeżdżali do podnóża mając prawie 40 minut jazdy bardzo intensywnej w pozycji na rowerze czasowym, potem u podnóża zmieniali rower na rower szosowy lekki, taki przeznaczony do jazdy pod górę. W związku z tym to wszystko utrudniało sam podjazd. No i Roglicz, nie wiem, czy pomny porażki na Tour de France, czy generalnie zbierając doświadczenia, naprawdę zrobił to świetnie. To znaczy wydawało się, że to jest déjà vu z Tour de France, gdzie Pogaczar naprawdę rewelacyjnie jechał po płaskim i potem jeszcze dołożył na podjeździe. Bo i Hugh Carty, i Carapaz naprawdę, naprawdę zaczęli czasówkę, tę płaską część bardzo dobrze, ale wygląda na to, że Roglicz zostawił sobie po prostu trochę więcej zasobów i mógł eksplodować z mocą na tym podjeździe, który zajął mu 7 minut i 20 sekund. Dzięki czemu no, był od Carapaza, świetnego jakby górala, wspinacza, na takiej krótkiej, na tej krótkiej końcówce całej próby szybszy o 28 sekund, więc no cóż, wydaje się, że te pogłoski o tym, że on jest zmęczony, że jest wypalony tym sezonem po jego nieporażce, po jego braku wygranej na Angliru, bo cały czas będę zakładał, że ten ekstremalnie stromy podjazd w niedzielę również pojechał bardzo dobrze, po prostu inni byli nieco szybsi, no to Roglicz nadal jest w znakomitej dyspozycji i mimo, że jego przewaga w klasyfikacji generalnej jest stosunkowo niewielka, bo nad Carapazem ma 39 sekund przewagi, nad Hugh Cartym 47, to no, nie będzie jego rywalom łatwo go pokonać, zwłaszcza, że jednak drużyna Jumbo-Visma jest ekipą bardzo silną, bardzo wyrównaną i znakomicie radzącą sobie w każdym terenie. Dan Martin okopał się na czwartym miejscu, ale już ma niemal 2 minuty straty. Enric Mas pojechał trochę gorzej, ma już prawie 3,5 minuty straty. W związku z tym ta pierwsza trójka, Roglicz, Carapaz i Carty, będzie w najbliższych dniach rywalizowała o zwycięstwo. No chyba, że wydarzy się coś niespodziewanego. Czy może? Słuchajcie, trudno powiedzieć. Już jest niedużo czasu, niewiele etapów.
W niedzielę jest etap płaski, kryterium w Madrycie, w związku z tym mamy zaledwie 4 dni, z czego jeden z metą na podjeździe w sobotę na Alto de Kowatia. O tyle ciekawy, że tam jest dość dużo podjazdów przed ciężkim, selektywnym, finałowym podjazdem. W związku z tym cały etap pod koniec wielkiego turu może spowodować jakiś kryzys, osłabnięcie i tak dalej. Jutro, czyli środa, mamy etap dość długi i pagórkowaty, ale nie bardzo. Natomiast czwartek to jest 230 km cały czas mocno po fałdowanym terenie i tam, kto wie, może jakieś zamieszanie, jakaś ucieczka, jakieś rozrywanie peletonu byłoby możliwe. Podobną charakterystykę, choć jest krótszy, bo ma 160 km, ale podobną charakterystykę ma etap piątkowy. No, gdyby drużyna Jumbo-Visma była troszkę słabsza, no to szanse byłyby na to większe. Z drugiej strony Ineos jest mocną ekipą, ekipa Education First lubi rozrabiać na tego typu etapach, więc no, trzeba będzie być czujnym, zarówno jako zawodnik, dyrektor sportowy, ale też jako kibic, żeby nie przegapić niczego istotnego. Fajna sprawa, naprawdę zapowiada się ten wyścig, kolejny wielki tur, który jest otwarty do samego końca. Zapowiada się to bardzo fajnie, bardzo ciekawie, no i będę kibicował. Na koniec jeszcze jedno słowo o bohaterze dzisiejszego dnia, który przegrał z Rogliczem etap o zaledwie sekundę. William Barta, młody zawodnik, 24 lata. Oczywiście no, polscy kibice i polscy komentatorzy byli podekscytowani faktem, że jeździ w drużynie CCC. Drużyna CCC się kończy swoją przygodę, natomiast Will Barta to jest następny w tym roku wychowanek Axela Merckxa. I no, trzeba nie tylko śledzić właśnie wyniki na mniejszych wyścigach, na wyścigach młodzieżowych, poczynania, ale też poczynania tych wychowanków Axela Merckxa. Przypomnijmy, drużyna Axelon, Hages, Berman, bohaterzy Giro d'Italia to byli jego wychowankowie i Will Barta, który dzisiaj tak świetnie pojechał tę czasówkę, to jest następny diament, młody Amerykanin z Idaho, ze stanu Idaho. Także trzymamy kciuki, oby znalazł sobie kontrakt na przyszły rok. No i trzeba będzie śledzić, bo taka czasówka, taka jazda jak dziś, no to zwiastuje kogoś wielkiego, więc mamy następnego 24-latka, który rewelacyjnie się zapowiada. Tyle ja, dziękuję Wam uprzejmie, czekamy na kolejne etapy i oby się działo. Dzięki wielkie, cześć.